Transportowiec Torrens, którym Amanda Ripley przylatuje do stacji Sewastopol w grze Obcy Izolacja, zawdzięcza nazwę statkowi, którym pływał Joseph Conrad. Tradycję nawiązywania do postaci polskiego pisarza, który naprawdę nazywał się Józef Teodor Konrad Korzeniowski, a także jego dzieł literackich rozpoczęli twórcy Obcego z 1979 roku. W pierwszym filmie z serii nazwa Nostromo pochodziła właśnie z powieści Polaka, a konkretnie z opowieści z Wybrzeża. Nostromo to pseudonim jednego z jej bohaterów, a sama nazwa stanowiła zbitek włoskich słów nostro oraz uomo, czyli po polsku nasz człowiek.